Cześć, witają Was Grzegorz, Kamil w 14. odcinku podcastu No Nie Gadaj. Mam nadzieję, że kawa, herbata, yerba już paruje Wam w kubeczkach, więc zapinajcie pasy i jedziemy. Nie wyspałem się dzisiaj trochę, szczerze mówiąc, bo siedzieliśmy do późnej nocy i graliśmy w gry planszowe, a dokładniej w grę Zona, taką post-apo gierkę, trochę taką RPGową. Tak, w Czarnobylu. Tak, z motywem czarnobylskim. Podobała Ci się? No mi się podobała, ale niestety nie udało nam się jej dokończyć, chociaż siedzieliśmy tak długo. No, ja byłem powiedzmy bardziej obserwatorem i lektorem podczas czytania instrukcji, bo nie starczyło dla mnie miejsca w czteroosobowej grze, ale podobała mi się, była fajna. No. Lubię takie klimaty post-apo i ta mechanika była całkiem sympatyczna, a gra jest polskich autorów, więc tym bardziej miło, że... Fajna, strasznie rozbudowana, no. Tylko nie wiemy, jak się za bardzo kończy. Znaczy wiemy, jak można dojść do zwycięstwa tak naprawdę, ale nikt do tego nie doszedł. No ja zdobyłem tylko jedną wskazówkę, a reszta ekipy nie miała nawet jednej, więc pewnie byśmy skończyli o 8, jakbyśmy chcieli zagrać do końca. Ale fajna, nie ma takiej negatywnej interakcji, mimo że się rywalizuje, no to się tak jakoś tam nie ma bitki między sobą raczej, tylko po prostu każdy ciągnie swój wózek. Ale sympatyczna gra. Podejrzewam, że rozgrywka, no tak myślę, że te 2 godziny, które tam na pudełku są napisane, to może być trochę mało. Ale grało się, a przynajmniej oglądało się, jak tam trwała rozgrywka, Ale widać całkiem... dopracowanko, to z boku też mogłeś zobaczyć. Nawet tak, po figurkach widać ładna, i po całej planszy. Ładne grafiki, dopracowana mechanika, fajne te motywy fabularne gdzieś tam na tych kartach, że to nie jest takie bezjajeczne zupełnie, tylko się tam trochę historii dzieje. Ciekawe, no i fajnie wpisane w klimat tego Czarnobyla, gdzieś tam jakieś różne stwory zmutowane i tak dalej. No, jeśli ktoś lubi takie klimaty, to myślę, że polecamy grę Zona, grę planszową, bo jest całkiem fajna. A tak poza tym to co tam? Wczoraj czy ogólnie w tygodniu? Dzisiaj na przykład obejrzałem i Ci mogę z całego serca polecić film dokumentalny Pingwiny. Na HBO Go. To jest film... O pingwinach, rozumiem. O pingwinach. To jest film dla Disney Nature zrobiony, ale jest na HBO. Aha. Jest przefantastyczny. Znaczy w ogóle filmy dokumentalne o pingwinach są zawsze fajne, bo samo to nawet jak pingwin biegnie i oglądasz to już to jest samo śmieszne, bo pingwiny są pięknymi zwierzętami i zabawnymi. Tak. A to jest tak fajnie nakręcone, że masz historię jednego z tych pingwinów, Steven, zostaje nazywany Stevenem. Jest cały czas kręcone tak, jak on wchodzi w dorosłość, czyli jest już nie jest tym małym tam pingwinkiem, tylko wchodzi w dorosłość i szuka tej pierwszej swojej partnerki. No próbuje to taki trochę fabularny film. Fabularny wręcz. Trochę. Jeszcze do tego masz lektora, który wplata jakieś tam te swoje teksty, które niby... Ale tam Steve nie ma animacji ani nic, tylko jest full kręcone. Podobno 900 dni to było kręcone, znaczy 900 dni tam... no to mnie zaskoczyłeś, nie słyszałem w ogóle o czymś takim, ale a mama HBO Go, jest przezabawny, naprawdę. Tak? No. Jeden, że jest przezabawny, to jest tak, wiesz, trochę edukacyjnie można do tego podejść, tak moralizatorsko. Do tego słodkie jest w ogóle, jak te pingwinki ze sobą, wiesz. No pingwiny są słodkie, to prawda. To prawda. Także polecam, dzisiaj go oglądałem, bo chyba wleciał niedawno, bo znalazłem go ostatnio dodanych. Wiem, że dzisiaj przeczytałem, że na HBO Go wleciały wszystkie części Harry'ego Pottera. Tak. Więc na pewno sobie... Ale to już oglądałem. No ja też oglądałem, ale chętnie sobie je odświeżę, zwłaszcza, że dzieckiem będąc głównie oglądałem je w wersji polskiej, dubbingowej, a bardzo lubię tę wersję angielską, tę oryginalną, więc sobie chętnie odświeżę. Może nie wszystkie części, ale zwłaszcza te najstarsze. Głównie Więzienia Azkabanu na przykład mi się bardzo podobał. To chyba moja ulubiona część. Zresztą i książkowa, i ta filmowa. To na pewno sobie nadrobię. Ale Widziałem na Netflixie fajny dokument, który mega polecam, w klimacie kryminalnym. Się nazywa Who Killed Little Gregory? Nie wiem, chyba po polsku po prostu Kto zabił małego Gregoriego? I opowiada o sprawie morderstwa czteroletniego bodajże chłopczyka z Francji z 1984 roku. I to jest taki miniserial, tam ma chyba, nie wiem, z 5 odcinków. No i sprawa jest naprawdę mocna, bo jak zwykle w tych takich serialach Netflixowych, dokumentalnych jakby... Są twisty. Tak, że wydaje ci się, że jakby serial ma wyjaśnić tylko tę jedną sprawę, a to się później rozkręca, nie? Rozwarstwia, ma wiele jakichś wątków i tak dalej, nie? Wiele jakichś ślepych uliczek. To, co wydaje się na początku, nie jest takie, jakie faktycznie później się okazuje. Później w ogóle cała historia jest odwracana do góry nogami. No tak mniej więcej jak było, nie wiem, w Staircase, czy jak było w jak to się nazywa? Making a Murderer. No to mniej więcej coś takiego. A to mega polecam serial, bo jest bardzo dobry, bardzo mocny. A Irlandczyka oglądałeś, czy nie? Oglądałem Irlandczyka, i podobał mi się. Ja w ogóle bardzo lubię Martina Scorsese, więc to jest, powiedzmy, może też trochę podchodzę do tego tak, może nie bezkrytycznie, ale no mimo wszystko z taką sympatią. Znaczy nawet jak się słyszało wcześniej, że Scorsese wraca do tych gangsterskich klimatów, to się wiedziało, że to będzie tak w miarę, na pewno będzie fajne. No powinno być przynajmniej. Chociaż tak te 3 godziny są odstraszające dla niektórych. Widziałem, że czas projekcji tam 3 godziny chyba trwa, czy ponad 3 godziny. No tak, ale to można sobie spokojnie to na przykład podzielić, nie? Na Netflixie można sobie to podzielić na, no nie wiem, na 2-3 seanse i już jest okej. Więc podoba mi się. No, ten zabieg taki dość kontrowersyjny z tym odmłodzeniem tam tych aktorów, ale moim zdaniem wychodzi to całkiem okej. No momentami, jeśli wiesz o tym, że tam oni zostali podrasowani, to zwrócisz na to uwagę. Ale no, nie jest to na tyle jakieś takie przedziwne, że tak ciągle ci nie pasuje, ciągle ci to zgrzyta, nie? Więc... Chyba, że będziemy to oglądać za 10 lat, to ten nam będzie zgrzytało. Bo wiesz, jak to jest na przykład z grami, graliśmy kiedyś w Far Cry 1, spojrzałeś na wodę, mówisz, no wodziczka idealna, jak w życiu. Teraz no może... to spojrzysz, to tak mówisz, no trochę kanciasto. No może tak, znaczy nie wiem w sumie, czy tak będzie, no bo to też nie jest tak, że ta twarz została w 100% wymodelowana, wiesz, ja nie widziałem, więc... Aha, ty nie widziałeś w ogóle. Ja nie widziałem, dlatego się pytam. Więc no nie wygląda to tak, że to jest, wiesz, jak z gry komputerowej wymodelowany tam Al Pacino, czy Robert De Niro, czy coś, tylko no to jest ta technologia odmładzania, tak trochę jak to, co w Marvelu robią, nie? Mniej więcej to, tylko że w Marvelu to jest tam, wiesz, zazwyczaj przez tam kilka minut widzisz kogoś tam odmłodzonego, tak jak był ten Robert Downey Jr. odmłodzony, gdzie to było? W Infinity War bodajże, czy gdzieś tam. A tutaj masz przez dość długi czas patrzysz na tych aktorów i jak tak możesz się na nich napatrzeć, to jeśli zdajesz sobie sprawę, to tak widzisz, że coś jest tam, że te twarze tak nie do końca się ruszają tak jak trzeba momentami, zwłaszcza jeśli chodzi o mimikę. Czasami ta mimika jest taka nienaturalna. Nie spodziewałem się, że to wygląda lepiej niż tam model kibiców w FIFA 20 na trybunach. No wygląda to w miarę okej, ale no moim zdaniem bez sensu jakby się skupiać na tym, jak wyglądają ryjce w tam... Ale znasz ludzi lubią się czepiać tych właśnie najmniejszych szczegółów. Tak, no ale ogólnie film jest dobry. Film mi się podobał. I tyle wystarczy chyba. I tyle. Warto obejrzeć. Myślę, że jak ktoś lubi Martina Scorsese, lubi te jego filmy jak tam Pewnego razu w Ameryce, tak? Czy nie wiem... Taksówkarz, Wściekły byk i tak dalej, to myślę, że to się spodoba, zwłaszcza to gangsterskie kino Martina Scorsese, no to tutaj tak trochę wypływa, mimo że tak naprawdę wydźwięk tego filmu jest trochę inny i no widać, że realizuje ten film człowiek stary i grają w nim ludzie starzy, którzy są gdzieś tam już u schyłku tak naprawdę niestety swojej kariery prawdopodobnie. No i taki trochę jest ten film, ale warto obejrzeć moim zdaniem. A jeśli chodzi o Netflixa, skończyłem The Crown, jestem zakochany, super jest naprawdę, więc polecam już chyba trzeci raz w tym podcaście, jak nie więcej. Jest, trzeci sezon jest naprawdę petarda, więc warto. Jeśli ktoś nie oglądał w ogóle, to już w ogóle warto. Chciałbym być na waszym miejscu i sobie teraz włączyć pierwszy sezon i oglądać go, tak jak na przykład ja nigdy nie oglądałem. Tak jak na przykład, ale rzuciłem. No to naprawdę polecam, bo aktorsko jest mega, jak na produkcję serialową, jak na produkcję Netflixową to jest mega, bo grają tam naprawdę chyba wszyscy możliwi brytyjscy aktorzy i to tacy naprawdę z dość wysokiej półki. I prezentuje się to naprawdę świetnie, a ma też taki walor, powiedzmy, edukacyjny, ale nie taki, wiesz, łopatą do głowy, że oglądasz to jak jakiś tam taki dokument, tylko fabularyzowany jak na Discovery History czy coś tam, ale naprawdę można się ciekawych rzeczy dowiedzieć o świecie, o jakiejś tam historii polityki światowej tak naprawdę i to czasami jakie rzeczy miały wpływ na jakieś tam ogromne, duże, istotne wydarzenia w historii świata. No to polecam po raz któryś już. The Crown naprawdę jest mega. Co jeszcze? Coś jeszcze? Nie, możemy ruszać dalej. Możemy ruszać dalej. Bo skoki odwołali, więc nie ma o czym mówić. Skoki odwołali, myślałem, że będą skakać jak my będziemy nagrywać, ale odwołali, więc nic się nie dzieje. W piłce nożnej wszystko po staremu, Legia 4-0. Więc trochę teraz żałuję, że jak Legia dostała 3-1, to nic nie powiedziałem. Ale byłem dumny wtedy, bo oglądałem ten mecz specjalnie. Więc wszystko pod kontrolą, wszystko po staremu. Myślę, że możemy tym optymistycznym akcentem zakończyć kącik dygresyjno-sportowo-filmowo-planszówkowy i przejść do właściwej części, czyli historii kryminalnych i niekryminalnych, ale niezmiennie ciekawych, mam nadzieję. W dzisiejszej historii wezmę na tapet miejsce bardzo rozpoznawalne, a wręcz kultowe. Łódź. Jest ono położone na wyspie odległej o mniej więcej 2 km od wybrzeży San Francisco. Nie podlega chyba wątpliwości, że prawie każdy słyszał o The Rock, czyli prawdopodobnie najsłynniejszym więzieniu na świecie, znanym głównie pod nazwą Alcatraz. To właśnie tam wyroki odsiadywali tacy celebryci przestępczości jak George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, Alvin Karpis czy sam Al Capone. Więzienie Alcatraz powstało w 1934 roku. Jego położenie na skalistej wyspie otoczonej wzburzoną wodą o temperaturze od 10 do 15 stopni przez cały rok oczywiście nie było przypadkowe. The Rock było miejscem, do którego trafiali wyłącznie najbardziej problematyczni więźniowie z innych placówek federalnych w całych Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu zastosowano w nim na tamte czasy najbardziej zaawansowane systemy zabezpieczeń, które miały na celu powstrzymanie fali przestępczości z lat 20. i 30. XX wieku. Więzienie miało przez cały okres swojego funkcjonowania przynajmniej z założenia opinię doskonale szczelnego i zdyscyplinowanego, co miało studzić zapał potencjalnych uciekinierów. Mimo tego w historii słynnego The Rock znalazło się kilku śmiałków, którzy podjęli się próby ucieczki i właśnie o kilku z nich chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Najpierw przyjrzyjmy się może głównym bohaterom tej historii, braciom Anglin, Johnowi Clarence'owi, a także Frankowi Morrisowi i Allenowi Westowi. Najpierw trochę o braciach Anglin. Bracia Anglin pochodzą z wielodzietnej rodziny farmerskiej z Georgii. Gdy są jeszcze małymi chłopcami, ich rodzice postanawiają się przeprowadzić na Florydę w okolice miasta Tampa. Tam pracują w polu oraz jako robotnicy. Dość szybko też przerywają swoją edukację i wkraczają na ścieżkę przestępczą. Myślę, że to taki standardowy model amerykańskiego włamywacza, złodzieja i tak dalej. Już we wczesnych latach 50. zaczynają specjalizować się głównie w napadach na banki i stacje benzynowe. Jak sami będą twierdzić, napadów dokonują prawie zawsze po ich zamknięciu, aby nikomu nie robić krzywdy. W 1958 roku zostają aresztowani po próbie obrabowania banku w mieście Columbia w stanie Alabama i trafiają do więzienia. Swoje wyroki odsiadują najpierw w placówce Leavenworth na Florydzie, a później w więzieniu w Atlancie. Jednak po kilkukrotnych próbach ucieczki stamtąd zostają przeniesieni właśnie do Alcatraz. 30-letni John trafia na wyspę 24 października 1960 roku, a Clarence 10 stycznia 1961 roku. Według źródeł obaj bracia raczej nie grzeszą nadmierną bystrością. Tak będą opisani w jakichś tam różnych aktach FBI, policji i tak dalej. Kolejną osobą, która odegra w tej historii bardzo istotną rolę, jest Frank Morris. Frank pochodzi z Waszyngtonu. W wieku 11 lat zostaje porzucony przez swoich rodziców i wychowuje się w rodzinach zastępczych. Już w wieku 13 lat popełnia pierwsze przestępstwa, a później rozsmakowuje się w łamaniu prawa do tego stopnia, że trudno nie znaleźć tak naprawdę paragrafu, którego by nie naruszył. Ma na koncie zażywanie, posiadanie narkotyków, kradzieże, w tym też kradzieże samochodów, włamania oraz napady z bronią w ręku, także napady na banki. Z powodu swoich licznych konfliktów z prawem większość swojego życia spędza za kratkami, w więzieniach na Florydzie, w Georgii i Luizjanie, i z każdego z nich podejmuje próby ucieczki. Nawet w niektórych źródłach jest opisywany jako Houdini amerykańskiej przestępczości, bo gdziekolwiek trafił, próbował stamtąd uciec. Nawet są rejestry jego, tych wszystkich tam występków i tak dalej. I no i dosłownie gdziekolwiek był, to podejmował próby ucieczki. Z tego ostatniego więzienia w Luizjanie ucieka podczas odsiadywania 10-letniego wyroku za napad na bank. I ta ucieczka mu się udaje, ale rok później zostaje już złapany podczas jednego z włamań. No to jest taka edukacyjna rzecz, nie? Żeby się nie poddawać nigdy. No tak. Żeby nie no poprzestać. Tak. No ale rok później został złapany podczas włamania, no i tym razem już w pełni zasłużył na bilet do Alcatraz, do którego trafia 20 stycznia 1960 roku w wieku 34 lat. Co ciekawe, Frank Morris należy także do 2% ludności całego świata o najwyższym ilorazie inteligencji. Jego IQ podobno wynosiło 133. Ostatnim bohaterem historii jest Allen West. Allen pochodzi z Nowego Jorku. Również większość swojego życia spędza za kratkami po tym, jak jest aresztowany ponad 20 razy za różne przestępstwa. W 1955 roku trafia do więzienia w Atlancie, później na Florydę, a po nieudanej próbie ucieczki zostaje również przeniesiony właśnie do Alcatraz. Bramy legendarnego więzienia przekracza w 1957 roku, mając lat 28. Znamy już mniej więcej bohaterów tej historii, więc przejdźmy do samego wydarzenia, o którym chciałbym powiedzieć. 12 czerwca 1962 roku zaczyna się dokładnie tak samo jak każdy dzień w Alcatraz. Rozkład dnia jest zawsze taki sam. Można nawet sobie na stronie internetowej tak naprawdę obecnie muzeum w Alcatraz, przeczytać, jak to dokładnie wyglądało minuta po minucie praktycznie, bo tam był konkretny rozkład dnia, oznajmiane były wszystkie takie najistotniejsze rzeczy takimi gwizdkami głośnymi, że nie było miejsca na jakikolwiek tam czas wolny i nie wiem, jakąś własną inwencję tak naprawdę. Więźniów budzi o godzinie 6:30 jak co dzień donośny gwizdek. Zabierają się od razu do pościelenia łóżka, posprzątania cel, umycia się i ubrania. Mają na to mniej więcej 20 minut, bo za 6:50 rozlega się drugi poranny gwizdek. Oznacza on, że osadzeni muszą ustawić się na baczność twarzą do kraty w celu ich policzenia. Dopiero gdy wszystko się zgadza, w okolicach godziny 7 powinien rozlec się trzeci gwizdek, który pozwala udać się więźniom na śniadanie. Jednak feralnego wtorku coś się nie zgadza. Coś się cholernie nie zgadza. Coś się popsuło. Strażnicy na początku myślą, że pomylili się w liczeniu. Przeliczają jeszcze raz, cały czas się coś nie zgadza, przeliczają raz kolejny, no i staje się jasne, że wygląda na to, że brakuje 3 więźniów. Braci Anglin oraz Franka Morrisa. Strażnicy podchodzą do ich cel i wszystko wskazuje na to, że ci leżą w łóżkach i śpią jak zabici. Spod kołdry wystają zresztą głowy śpiochów. Kiedy jednak wchodzą do środka i przyglądają się im bliżej, wszystko staje się jasne. Głowy są wiernymi odlewami, a po osadzonych nie ma ani śladu. Gdy w ścianach znajdują poszerzone otwory wentylacyjne, nie ma już żadnych wątpliwości, co się właśnie wydarzyło. W Alcatraz oczywiście od razu zostaje wszczęty alarm i momentalnie wokół wyspy krążą dziesiątki motorówek patrolowych, helikopterów itd. Przez następne 10 dni zmobilizowane zostają wojsko, FBI, Straż Przybrzeżna oraz policja, w tym także drogówka. Na tamte czasy jest to największa taka akcja w historii San Francisco. 14 czerwca znalezione zostaje improwizowane drewniane wiosło dryfujące 200 metrów od brzegu pobliskiej Angel Island. Tego samego dnia mniej więcej w tym samym miejscu odnaleziony zostaje portfel zawinięty w folię, w którym znajdują się imiona, adresy i zdjęcia członków rodziny i znajomych braci Anglin. Tydzień później w okolicach mostu Golden Gate, który jest oczywiście w San Francisco, poszukiwacze odkrywają skrawki materiału przeciwdeszczowego, który mógłby posłużyć więźniom jako tratwa. Następnego dnia, kilkadziesiąt metrów od brzegu wyspy Alcatraz, zostaje też odnaleziona kamizelka ratunkowa, z której spuszczono powietrze. Gdy budynek więzienia zostaje dokładnie przeszukany i sprawdzony, bezczelność, spryt i fantazja uciekinierów okazują się wprost niesamowite. Pozostali osadzeni, którzy musieli coś wiedzieć na temat planów ucieczki swoich kolegów, milczą jak zaklęci. Chętny do rozmowy jest tylko jeden z nich, Allen West, który twierdzi, że zaplanował całą akcję i gdy wszystko było już gotowe, kumple go po prostu olali. Co do tego, kto faktycznie był pomysłodawcą i szefem całej grupy, źródła są mocno sprzeczne, a nawet jeśli dochodzą do jakichś wniosków, to jest to oparte raczej na domysłach. Jedni potwierdzają wersję Westa, w tym Jolene Babiak, historyczka zajmująca się dziejami Alcatraz. Inni twierdzą, że uciekinierom przewodził John Anglin. Wśród nich jest m.in. Darwin Kuhn, czyli facet, który siedział w tym samym czasie w Alcatraz i udzielił sporo wywiadów na ten temat, spisał też swoją autobiografię. Większość źródeł jednak wskazuje na Franka Morrisa jako inspiratora i pomysłodawcę tej akcji, bo był najbardziej doświadczony w tych sprawach, tak jak mówiłem, no był uznawany... chyba był, nie? No i właśnie był bardzo inteligentny. Bo no, facet dosłownie z każdego więzienia, w którym siedział, próbował uciec. Nawet no, przynajmniej raz, a chyba nawet też więcej razy udawało mu się to po prostu. To nie tak, że tam piłował kratę i więzień, ten strażnik udał po łapach i powiedział, no dobra. I tam on zapisał, próba ucieczki, nie? Tam masz łóżko kolego. No. Więc to było tak, że no facet tam podejmował te próby ucieczki i to tak w miarę z sukcesami, można powiedzieć. Co więcej, właśnie tak jak powiedziałeś, jako jedyny był wyraźnie inteligentny i bystry, w przeciwieństwie do braci Anglinów, w przeciwieństwie też do Allena Westa. Tę wersję utwierdza też w ogólnej świadomości film fabularny pod tytułem Ucieczka z Alcatraz, w której właśnie rolę Morrisa gra Clint Eastwood. Dlatego chciałem powiedzieć, jak wspominałeś, kto był w Alcatraz, właśnie te słynne postacie, to liczę, że wspomnisz o Clincie. No właśnie... No chciałem dopowiedzieć, ale już jechałeś dalej. Tak, no to jest film, który opowiada właśnie o tej historii, ale no jest on fabularyzowany, trochę jest tam rzeczy pozmienianych oczywiście i tak dalej. Trudno jednak ostatecznie powiedzieć, kto faktycznie obmyślił szalony plan zwiania z najsilniej strzeżonego więzienia na świecie. Ale właśnie... Trochę na temat samego planu. Nie podlega wątpliwości, że któryś z członków grupy w pewnym momencie wpada na pomysł, że z łyżek dostępnych w stołówce można zrobić dłuta. Nie muszą być one nawet wyjątkowo wytrzymałe, bo cementowe ściany cel, zwłaszcza w ich dolnych częściach, są dość kruche i przy odrobinie chęci i bardzo dużej ilości wolnego czasu, a tego więźniom nie brakowało, można w nich po prostu zrobić dziurę. Za ścianami znajduje się taki korytarz serwisowy, który nie jest w żaden sposób pilnowany przez strażników. Tam są jakieś rury, takie różne rzeczy. To nie jest taki korytarz normalny, gdzie tam chodzą ludzie, tylko po prostu takie coś, że jak na przykład pęknie jakaś rura, to nie trzeba rozkuwać ściany w więzieniu, tylko tam się wzywa hydraulikę. Dlatego w Skandynawii fajnie jest, że wiesz, więźniowie dostają jakieś Xboxy czy PlayStation, to oni nie mają wolnego czasu, bo grają. No właśnie, i wtedy nie mogą sobie uciekać. Tak, dokładnie. Po rurach znajdujących się w tym korytarzu serwisowym można wspiąć się na takie poddasze, z którego można przejść na dach budynku więzienia. Między obchodami, które są o 17:30 i 21:30, czteroosobowa ekipa pracuje więc w pocie czoła, z czasem powiększając też wachlarz improwizowanych narzędzi. Jest opis tych wszystkich narzędzi, które tam znaleziono i tak dalej. No byli wyjątkowo pomysłowi, jeśli chodzi o te właśnie rzeczy, no bo tam z odkurzacza wyjęli jakieś tam, nie wiem, jakieś śruby, coś tam i zrobili wiertło. No byli naprawdę MacGyver. Mega pomysłowi. MacGyver style. Dokładnie. Pomaga im też to, że między 18 a 19 więźniowie mają pozwolenie grać na instrumentach. Więc wszelkie hałasy są zagłuszone muzyką. Po prostu to jest jedna z niewielu rozrywek, na którą się im pozwala, że tam mają jakieś tam harmuszki różne, nie wiem, co tam i sobie właśnie brzdękolą. Nie wiadomo też, na ile po prostu reszta więźniów wiedziała, że oni próbują uciec i faktycznie specjalnie tam hałasowała, nie? Więc bracia Anglin mają cele obok siebie, a cela Morrisa znajduje się zaraz obok celi Westa. Dzięki temu pracują na zmianę i przy użyciu lusterek mogą podglądać, gdzie akurat znajdują się strażnicy i nawzajem się ostrzegać o zbliżającym się niebezpieczeństwie, więc pracują na zmianę po prostu. Jeden czatuje, drugi tam kopie. Po pewnym czasie poszerzają dziurę kanałów wentylacyjnych w swoich celach do tego stopnia, że są w stanie po prostu się przez nie przecisnąć. Wtedy przechodzą korytarzem serwisowym po rurach na to najwyższe piętro więzienia, czyli na to poddasze. I na tym poddaszu organizują sobie improwizowany warsztat, w którym nocami pracują, pilnując oczywiście godzin obchodów, żeby się stawiać akurat na godzinę, kiedy ten obchód jest. Przygotowują w nim z wody, papieru, resztek gruzu, mydła i pasty do zębów odlewy głów, do których przyklejają włosy zabrane od więziennego fryzjera. Zszywają i sklejają też tratwę i kamizelki ratunkowe z peleryn przeciwdeszczowych dostarczonych przez kibicujących im współwięźniów. Podobno tych peleryn było ponad 50, więc nie byliby w stanie sobie tego sami zorganizować. Po prostu nawet ten Allen West mówił, że czasami wracał ze spacerniaka, na przykład nosząc na sobie tam 4 peleryny, nie? Bo ludzie mu dawali. Jestem w ogóle pod wrażeniem, bo moje zdolności plastyczne się skończyły na robieniu kasztaniaków z zapałek i kasztanów. No, a sobie poradzili na tyle i w ogóle są zdjęcia tych głów, można je zobaczyć, one też są dostępne chyba w Muzeum Alcatraz, więc można zobaczyć, jak one wyglądały. No to faktycznie, znaczy, no jakbyś spojrzał na taką głowę, no nie uwierzyłbyś, że to jest prawdziwa, ale jakbyś tam w ciemności... Nie pogadałbym sobie? No nie, ale w ciemności, gdybyś zobaczył sobie po prostu gdzieś tam, że leży taka głowa... To wystarczył kształt po prostu. Tak, głowy, no i włosy, tak, no były to normalne włosy faktycznie, więc no praktycznie nie do odróżnienia. Po pewnym czasie pojawiają się też komplikacje w celi Allena Westa. Zrobił zbyt dużą dziurę, która za bardzo rzuca się w oczy. Pozostałym członkom grupy udaje się załatwić cement, którym naprawiają ten problem. Po tym jednak West nie jest w stanie już swobodnie wychodzić nocą z celi, więc końcowy etap przygotowań przebiega już bez jego udziału. Po prostu zakleili to, ale się obawiali, że jak będzie on w tym dłubał, to po prostu to znowu opadnie i będą musieli znowu to zaklejać. No. Być może właśnie wtedy powstał plan, żeby Westa właśnie porzucić. Chociaż trudno tak naprawdę powiedzieć. Na początku czerwca, po 6 miesiącach prac, są gotowi do realizacji swojego planu. 11 czerwca około godziny 20:45 Morris przeszedł korytarzem serwisowym i poinformował Westa, że wszystko jest przygotowane i że potrzebują jeszcze trochę czasu, aby uporać się z pokrywą wentylatora, która dzieli ich od wyjścia na dach. Uważa, że w przeciągu mniej więcej 45 minut powinni sobie z nią poradzić. W tym czasie West zaczyna gorączkowo poszerzać otwór w ścianie, by dołączyć do reszty. Być może nie spodziewał się po prostu, że wszystko przygotowane zostanie tak szybko. Światła w celach gaszono dopiero o godzinie 21:30. I wtedy następowało też ostatnie dzienne liczenie więźniów przy zapalonym świetle. Morris i Anglinowie pojawiają się więc wtedy w swoich celach, ale gdy gaśnie światło, od razu kładą na poduszki przygotowane wcześniej odlane głowy, pod kołdry wkładają jakieś tam zwinięte ciuchy, no i wygląda to bardzo przekonująco, tak. No i oczywiście te głowy są bardzo trudne do odróżnienia od faktycznie śpiącego żywego człowieka. Dzięki temu alarm wszczęty zostanie właśnie dopiero nad ranem, a nie podczas nocnych obchodów. Zaraz po tym przystępują do realizacji swojego planu. O godzinie 21:37 West orientuje się, że nie będzie w stanie poszerzyć... Ale to jest fakt, naprawdę. To ja nie zmyśliłem. Nie będzie w stanie poszerzyć otworu na tyle, by się po prostu przez niego przecisnąć na czas. Wtedy też widzi Morrisa po raz ostatni, gdy ten daje mu dodatkowe narzędzia i mówi, żeby jak najszybciej dołączył do nich na górze. Po prostu tak będzie mówił ten Allen, że Morris kazał mu się pośpieszyć z tym, no bo musieli jak najszybciej realizować ten swój plan. Możliwe też, że po prostu West wystraszył się i postanowił jednak odstąpić od realizacji planu. Nie wiem, uznał, że jest to jednak nie do zrobienia. Tak czy inaczej, od tego czasu w grupie ucieczkowej jest już tylko Morris i bracia Anglin. Z poddasza wychodzą na dach i udają się od razu na jego część, która jest poza zasięgiem strażników na wieży obserwacyjnej. Stamtąd ześlizgują się na dół po 13-metrowej rurze wentylacyjnej w dół. Pomimo faktu, że jest to zadanie wyjątkowo ryzykowne i wymagające pod względem fizycznym, wszystkim udaje się to bez większych komplikacji. Po tym jednak przed sobą mają jeszcze 4-metrowy mur z drutem kolczastym, ale jednak udaje im się go w jakiś sposób pokonać. Docierają w ten sposób do północno-wschodniej części wyspy, która jest podobno mniej uczęszczana i tam nie ma takich tych zabudowań więziennych, dlatego mają tam czas na nadmuchanie tratwy. Robią to w ogóle przy użyciu przerobionej harmonii, instrumentu muzycznego, który się nazywa koncertyna. Takie coś jak taki akordeon prymitywny, powiedzmy. Około godziny 22 wchodzą na tratwę i odpływają prawdopodobnie w stronę Angel Island, oddalonej od Alcatraz o nieco ponad 3 km. Nie zostają w tym czasie zauważeni przez nikogo, ich ślad totalnie się urywa. Allen West przyznaje później, że w końcu udało mu się wyjść z celi, ale gdy wyszedł na dach, jego współpracowników już nie było. Wściekły wrócił do łóżka i położył się spać. Dzięki współpracy ze śledczymi nie spotykają go konsekwencje związane z próbą ucieczki. Według zeznań Westa ekipa miała w planach dostać się właśnie na Angel Island, tam ukraść samochód, ubrania i broń. Trudno powiedzieć tak naprawdę, czy ten plan postanowili finalnie zrealizować, czy po prostu go zmienili w tym czasie, kiedy West nie brał udziału w przygotowaniach. Nie odnotowano zresztą w oficjalnych dokumentach żadnych kradzieży samochodów, ubrań czy broni, których sprawcami mogliby być uciekinierzy. Ale o tym też trochę jeszcze powiem. Więc co tak naprawdę się wydarzyło lub mogło się wydarzyć? 5 dni po ucieczce do FBI w San Francisco przyszła pocztówka z podpisami Franka Morrisa i braci Anglin z treścią zapisaną ręcznym pismem i było tam napisane ha, 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 udało się. Ale po badaniach grafologów pismo i odciski palców na kartce wykluczały autorstwo któregoś z nich. Ciał uciekinierów nigdy nie znaleziono, mimo że według źródła w wypadku utonięć w Zatoce San Francisco, w której są specyficzne prądy, wypływają wszystkie w jednym miejscu. To znaczy, nie wiem czy tak, ale podobno jest coś takiego, że zwłaszcza, że podobno ten most Golden Gate słynie z tego, że dużo tam jest samobójców, to podobno 2/3 ciał prędzej czy później się po prostu znajduje. Że są takie prądy, że jakby nie, te ciała nie wypływają gdzieś tam w ocean, tylko zostają w tej zatoce i prędzej czy później są znajdowane. Po 17-letnim śledztwie FBI zamknęło sprawę ucieczki Franka Morrisa i braci Anglin. Oficjalne stanowisko federalnych jest takie, że najprawdopodobniej utonęli oni w zimnych, zdradliwych wodach zatoki. Nie zmienia to jednak faktu, że udowodniono, że ucieczka na tratwie zrobionej z płaszczy przeciwdeszczowych dostępnych właśnie w Alcatraz przy odpowiedniej ilości szczęścia jest możliwa. Zajęli się tym m.in. w 2003 roku Pogromcy mitów z Discovery Channel, gdzie po prostu odtworzyli dokładnie, wykonali z takimi samymi metodami właśnie taką tratwę. Oglądałem ten odcinek. Oglądałeś ten odcinek? Serio, no. Tak. I potwierdzili, że jest to możliwe. Nawet tam podali kilka hipotez, które a propos prądów, że mogło ich znieść w inne miejsce i tak dalej. Byłem fanem tego programu. Ja też. Ja do teraz. Zresztą na Netflixie chyba są jakieś odcinki. Tak, to nie wiem. Ja tak odpuściłem na Discovery, nie? Aha. No jest to fajne. I często, może czasami są te kryminalne różne takie wątki, nie? Wiem, że tam o ukryciu ciała Jimmy'ego Hoffy chyba było. No było kilka takich ciekawych rzeczy kryminalnych. W 2011 roku National Geographic zrealizowało film dokumentalny pod tytułem Vanished from Alcatraz, w którym okazuje się, że wbrew oficjalnym raportom FBI 12 czerwca odnaleziono na brzegu Angel Island tratwę, a nawet zabezpieczono ślady butów, które od niej prowadziły w głąb wyspy. Co więcej, okazało się, że w hrabstwie Marin położonym w zatoce San Francisco, dzień po ucieczce zanotowano kradzież samochodu, którym później poruszało się 3 mężczyzn. Prawdopodobnie śledczy zataili te informacje, być może żeby chronić reputację Alcatraz, albo po to, by zmylić uciekinierów i pozwolić im na bardziej swobodne działania. W 2015 roku w filmie dokumentalnym Alcatraz Search for the Truth, zrealizowanym dla History Channel, rodzina braci Anglin ujawniła kolejne dowody na to, że ucieczka się udała. Pokazali kartki świąteczne, które rzekomo członkowie ich rodziny otrzymywali od braci po 1962 roku. Pismo ręczne na nich zostało faktycznie zweryfikowane pozytywnie przez grafologów. Co więcej, twórcom filmu dostarczono też zdjęcia, które rzekomo zostały zrobione w Brazylii w 1975 roku i te zdjęcia przedstawiają 2 mężczyzn, którzy są łudząco podobni do braci Anglin, a także zdjęcia farmy, która miała do nich należeć. Autentyczność fotografii i data jego wykonania również zostały potwierdzone przez specjalistów. Mimo że nie da się ustalić na podstawie zdjęcia, że na 100% to są ci ludzie, no to faktycznie podobieństwo jest i udowodnione zostało, że te zdjęcia nie były w żaden sposób przerabiane i jakoś tam sztucznie modyfikowane. Potwierdzałoby to jedną z teorii FBI, które były już obecne krótko po samej ucieczce, że bracia Anglin faktycznie udali się krótko po ucieczce do Brazylii. W 2018 roku FBI potwierdziło, że 5 lat wcześniej policja w San Francisco otrzymała list od kogoś, kto podpisał się jako John Anglin. Potwierdził, że wszyscy 3 uciekinierzy przeżyli przeprawę przez zatokę. Informował w nim także, że Frank Morris zmarł w 2008 roku, a Clarence 3 lata później, a sam John napisał w liście, że choruje na raka. Zaproponował policji taki układ, że pójdzie na mniej niż rok do więzienia, tak symbolicznie, w zamian za zapewnioną opiekę lekarską przez państwo, na którą go po prostu nie stać. Jeśli policja w telewizji ogłosi, że zgadza się na taki deal, to on napisze drugi list, w którym powie, gdzie dokładnie się ukrywa. Autor listów wspomina też, że mieszkał przez pewien czas w Seattle, w północnej Dakocie, a obecnie mieszka w południowej Kalifornii. Pomimo tego, że analiza pisma nie wykluczyła jego autentyczności, po prostu nie potwierdziła na 100%, że to jest to, ani nie wykluczyła. Policja nie podjęła kroków, by faktycznie nawiązać współpracę z autorem listu. W tym roku, w 2019, w programie Mission Declassified twórcy udali się do miasta Taubaté w Brazylii i odnaleźli farmę nazywaną przez miejscowych Farma Amerykanów, która została uwieczniona na zdjęciach z filmu dokumentalnego History Channel, o którym mówiłem. Potwierdzili też, że wśród okolicznych mieszkańców, po prostu tam przepytywali tych ludzi, że mieszkało faktycznie na tej farmie dwóch mężczyzn od 1965 roku aż do lat 70. Odnaleźli też miejsce w pobliżu farmy, w którym mogło zostać zrobione zdjęcie rzekomych braci Anglin. Teorii, co się stało z uciekinierami po tej ucieczce i czy faktycznie przeżyli, jaką drogę obrali i co się tam wydarzyło, jest pełno, więc trudno tutaj mówić o wszystkich, ale żadnej nie da się niepodważalnie potwierdzić ani wykluczyć. Bardzo możliwe, że zagadka uciekinierów z Alcatraz nigdy nie zostanie wyjaśniona. Wiele wskazówek zdaje się mówić, że Frank, John i Clarence przeżyli, a nawet dożyli na wolności późnych lat starości. Rozsądek jednak zdaje się podpowiadać, że z dużym prawdopodobieństwem po prostu utonęli w zimnych wodach Zatoki San Francisco, chociaż fakt, że ich ciała nie zostały odnalezione, również daje do myślenia. Podobnie jak w sprawie D.B. Coopera, nie? Mhm. Że no nie ma tego ciała, ślady są dwuznaczne, wieloznaczne, więc trudno jest tak naprawdę powiedzieć. Jeśli chodzi o samo Alcatraz, to na wniosek prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego więzienie zostało zamknięte 21 marca 1963 roku, niecały rok po słynnej ucieczce. Było to spowodowane zbyt drogimi kosztami utrzymania. Były ponad 3 razy droższe niż w zwykłym więzieniu. A także postępującymi uszkodzeniami spowodowanymi słoną wodą, która, no tam była ta woda dość mocno wzburzona i tak dalej, że tam podobno no ten budynek dość mocno był opryskiwany przez tą słoną wodę i co niszczyło tą zabudowę. No i to miejsce jest dostępne dla zwiedzających. Podobno jest super, ja nie byłem, ale podobno jest fajne, zwłaszcza jeśli ktoś się interesuje historią Ameryki, historią więziennictwa czy coś, no ale Alcatraz to jest symbol, tak? Więc wydaje mi się, że nawet jeśli nie wiem, no ktoś nie jest jakimś historykiem z zamiłowania, to tak czy inaczej to jest ciekawe, bo podobno no, można obejrzeć cele à la Capone, można tam się przejść po tych miejscach różnych, obejrzeć właśnie itemki związane właśnie z tą ucieczką. Podobno miejsce jest bardzo ciekawe, interesujące, więc jeśli ktoś mieszka w tamtych okolicach, to chyba warto. A jeśli ktoś był, to niech napisze w komentarzach, czy faktycznie warto, bo podejrzewam, że mamy takich słuchaczy, bo mamy słuchaczy na całym świecie, jak się okazuje, więc dajcie znać, czy byliście i czy faktycznie warto to odwiedzić. I mam nadzieję, że historia wam się podobała. Oczywiście odsyłam do źródeł, których jest sporo. Są filmy dokumentalne, są książki, jest film fabularny z Clintem Eastwoodem, jest kilka dobrych artykułów, które opisują to wszystko. Będzie też sporo zdjęć. Będzie można zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. I to wszystko. No zobacz, takie grube więzienie, niby ciężko uciec z Alcatraz, a tu słyszysz, wiesz, o tych ucieczkach. A o Grudziądzu, o Szubinie, o Koronowie nic się nie mówi. To są prawdziwe właśnie, więzienia. No właśnie. Chociaż się tak w Polsce nie zdarza się, nie? Są te ucieczki. Są, ale raczej najczęściej z gmachów sądów, nie? Najczęściej jak ktoś spada, no. To stamtąd. No. U mnie też tam będzie trochę o jednej ucieczce, więc... No. Jest, no nawet no, z zakładów poprawczych to jest łatwo chyba w sumie uciec, nie? Z mowów to jest super. To jest bardzo łatwo, ale z takich więzień, no teraz też wydaje mi się, że te zabezpieczenia są na tyle nowoczesne, wiesz, kamery, nawet w mieście masz kamery, tak, że trudno jest tak sobie wsiąść nawet do jakiegoś samochodu i uciec, to już nie jest takie łatwe, ale oczywiście się ucieczki z więzień zdarzają, nie? To i będą się zdarzać na pewno, niezależnie od tego, jakie będą zabezpieczenia, ale no nie jest to na pewno już tak, nie jest to już tak łatwe, nie? No a w Alcatraz, no nawet jeśli by nie było tych pieprzonych murów, no to wiesz, to no tak na praktycznie na gołej klacie sobie wskoczyć do wody o temperaturze 10 stopni, to tak średnio bym powiedział. No zwłaszcza, że te prądy też tam były okrutne, więc no nie było to na pewno przyjemne doświadczenie i dość ryzykowne. No jak komuś się spodobało, to polecamy na pewno A Way Out, fajna gierka o uciekaniu z więzienia. A właśnie, no, bardzo fajna gierka i są tam takie klimaty podobne, trochę jak wspominałeś o tym, że któryś tam z więźniów patrzył, czy nie idzie strażnik, tak, a drugi kopał. Tak, to mniej więcej tak, podobny schemat jest też w tej grze. Tak, zresztą to jest tak trochę inspirowane, nie? No to jest podobno jedna z najbardziej spektakularnych ucieczek, no zresztą z Alcatraz każda ucieczka, nie wiem czy były, chyba nie było jakichkolwiek innych udanych ucieczek, więc no była to na pewno jedna z najbardziej takich spektakularnych, doniosłych i medialnych spraw. Więc no dużo późniejszych rzeczy, tak jak Skazani na Shawshank się inspirowało trochę tą historią, tak samo A Way Out na pewno też, a gra jest naprawdę super kooperacyjna, taka trzeba współpracować ze sobą i naprawdę warto. Fajna gra, śmieszna taka trochę, no miła gierka. Polecamy. A teraz czas na ciebie. Tak, no u mnie ostatnio się pojawiły jakieś marudne głosy, że Everest, że wiesz, że nie ma krwi, nie ma zabójstw, nie ma gwałtów. No więc mówię, no to teraz bardziej kryminalnie polecimy. I przeniesiemy się dzisiaj do Belgii. W sierpniu 1995 roku 17-letnia An Marchal, jej 17-letnia przyjaciółka Effie Lambert wyjechały z przyjaciółmi na wakacje nad morze. I tragicznego wieczoru z 22 na 23 sierpnia udały się na pokaz hipnozy i tak wiadomo tylko, że sfilmował je tajemniczy mężczyzna, ślad w ogóle o nich zaginął. Jedyne co wiemy to, że udały się na pokaz hipnozy i tam ktoś je sfilmował. Rodzice szybko zostali zaalarmowani, że Ann i Effie nie wróciły na noc do znajomych. Kiedy następnego dnia Paul Marshall, ojciec Ann, zawiadomił policję, zaniepokoił go ich brak zainteresowania sprawą. Policja postanowiła poczekać, aż wrócą. W związku z tym postanowił działać na własną rękę i wraz z rodziną rozwieszał plakaty ze zdjęciem dziewczyny. Zgłosili zaginięcie, a policja postanowiła zaczekać, aż wrócą, tak? Tak, słuchaj, bo będę doskonale. Będę mówił ci dalej o tym też, bo akurat to, co robiła tutaj policja, to jest fajne, ciekawe. No, nie byli jedynymi rodzicami, którzy tego lata poszukiwali w Belgii zaginionych dzieci. Zaledwie 8 tygodni przed zaginięciem Anny i Effie dwie ośmiolatki, Melisa Russo i Luia Leroy, powiedzmy, zrobię taki francuski, zniknęły w parku w rodzinnym Grace Hollock 80 km od miejsca zniknięcia wspomnianych dziewczyn. I policja traktowała wtedy w Belgii zaginięcia dzieci w taki sposób jak drobne kradzieże. Przez pierwsze 2 doby po zgłoszeniu zaginięcia nie podejmowano żadnych kroków. Wychodzono z założenia, że uciekały one z domu i niedługo wrócą. W ogóle też warto nadmienić, bo istnieje taki mit, że ze zgłoszeniem zaginięcia trzeba czekać 24 godziny, nie? A to jest totalna bzdura, nie? To jest totalna bzdura. Bo jeśli wiesz, albo jeśli masz podejrzenia, że ktoś po prostu, nie wiem, wyszedł z psem i od 5 godzin go nie ma, i masz podejrzenia, że coś się mu mogło stać, Alzheimera czy cokolwiek, a zwłaszcza jeśli choruje na cokolwiek, co mogło wpłynąć na jego zachowanie, to jest totalna bzdura, że się czeka 24 godziny. Nie, ten czas jest bzdurą, tak. A niektórzy, wiem, że czasami jest takie przeświadczenie, że niektórzy nie zgłaszają właśnie dlatego, nie zgłaszają zaginięcia właśnie dlatego, że... A to jest taki mit dosyć popularny. Bardzo popularny. Medialnie bardziej, nie? To jakoś zostało rozpowszechnione. To chyba w filmach, nie? W jakichś filmach, serialach to chyba często się o tym wspomina. Nie wiem, może gdzieś tak kiedyś było, albo może w Polsce tak kiedyś było, ale no obecnie to jest mit. No a właśnie w wypadku zaginięć te Te pierwsze godziny, pierwsze minuty nawet są bardzo istotne. Im szybciej się podejmie kroki... Gdzieś pamiętam jakieś statystyki, widziałem, że w tych pierwszych godzinach, jeżeli jest zaginione dziecko, to 90% umiera właśnie w tych pierwszych godzinach, nie? A jak czekasz, wiesz... Znaczy nawet tutaj, jak przygotowywałem się do tej sprawy, oglądałem film dokumentalny i była właśnie podana statystyka, że ileś tam koło 90% umiera tych dzieci zaginionych, czyli porwanych najczęściej. Głównie chodzi o porwane dzieci, nie typowo zaginione. No, że dziecko zostało porwane, no to te pierwsze godziny też są zupełnie najważniejsze. No a tutaj, no widzisz, no traktowała policja tak, jak traktowała i przez te pierwsze 2 doby tak naprawdę nie robiła nic. No to jest koszmar, nie? No wychodzą z założenia, że uciekły i niedługo wrócą. No średnio bym powiedział. Minęło pół roku, a dziewczynki się nie znalazły. Policja nie wpadła na żaden trop. Rodzice oczywiście działali też na swoją rękę, ale z każdym dniem ich nadzieja zaczynała gasnąć. 4 dziewczynki znikają zupełnie bez śladu, więc sprawą zaczynają interesować się media i politycy z głównym pytaniem tak naprawdę, czy inne dzieci są bezpieczne. Niedługo okaże się, że tak nie za bardzo. Też tak średnio bym powiedział. Bo pewnego letniego dnia w 1996 roku 12-letnia Sabine Dardenne w miejscowości Caen jak co dzień jechała na rowerze do szkoły, gdy nagle nieznany mężczyzna uprowadza ją prosto do swojego białego dostawczego samochodu. Sprawa staje się coraz głośniejsza. Belgowie byli przerażeni. Stało się oczywiste, że w pobliżu grasuje porywacz, a policja nadal prowadziła leniwe śledztwo. Zauważyłeś, że porywacze zawsze jeżdżą dostawczymi samochodami. Jest takie coś, nie? Kurde! Jakby, no przecież zawsze. I zawsze biała furgonetka. Znaczy, biała furgonetka, dostawczak zawsze. No, taki dostawczak. O nie, no dlaczego? Znaczy, wiesz, z drugiej strony... Chyba najłatwiej kogoś porwać, wiesz, jak otwierasz te boczne drzwi takie otwierane na bok, ja wiem, nie? No ja wiem, że to jest praktyczne, ale to tak, wiesz, tak jakby porywacz sobie furę specjalnie przychodzi do salonu samochodowego i mówi, wie pan co, jestem porywaczem dzieci i potrzebuję samochodu. No to proszę pana, sam raz. Tutaj mamy coś dla pana. Dostawczy, elegancki, otwiera się z boku. Nawet mamy zniżkę dla porywaczy. Tak, no. To jest niesamowite. Ale słuchaj, była taka szajka, która się zajmowała wysadzaniem bankomatów. To też niby się kręcili białymi furgonetkami tutaj w naszych rejonach. Zobacz. Więc widzisz, no robią robotę, nie? Tak jak widzi się przyciemnione szyby w BMC, to też myślisz, że to są tacy, wiesz, tam dealerzy, czy ktoś spod ciemnej gwiazdy. Gdybym tak u sąsiada zobaczył nagle takiego białego dostawczaka, to bym mówię, o ty pierunie, co ty knujesz? No, pewnie w kilku procentach by się mogło sprawdzić. No sprawa, tak jak mówiłem, staje się coraz głośniejsza. No Belgowie są strasznie przerażeni, szczególnie, że dziewczynka znika w drodze do szkoły. Zatem można postawić tezę, że żadne dziecko nie było już bezpieczne. W związku z tym powołano specjalną grupę mającą zająć się sprawą zaginięć dzieci, no w końcu coś tam policja zaczęła robić. Grupa nie miała jednak punktu zaczepienia. Wszystko, co próbowano zbadać, prowadziło donikąd. Śledczy nie zdawali sobie sprawy, że za zaginięciami w różnych stronach Belgii może odpowiadać jedna osoba. Było to wtedy dla nich nie do pomyślenia. Minęło 10 tygodni, a sprawa nie ruszyła z miejsca. Prasa powoli zaczyna zapominać o zaginionej Sabine, a tymczasem ginie kolejna dziewczynka. 14-letnia Laetitia została porwana 9 sierpnia w miasteczku Bertrix, gdzie wracała do domu z basenu. Została porwana tak samo, jak wspominałem wcześniej, prosto z ulicy w biały dzień do furgonetki. Wkrótce pojawił się sygnał o podejrzanie wyglądającej właśnie białej furgonetce widzianej w okolicy, gdzie doszło do zaginięcia dziewczynki. Świadek zapamiętano część numerów rejestracyjnych. Śledczym udało się ustalić, że właścicielem wozu jest człowiek oskarżany już wcześniej o pedofilię. Samochód zarejestrowany był na Marca Dutroux i postanowiono go w związku z tym aresztować. Po 2 dniach przesłuchań i konfrontacji z udziałem mężczyzny o nazwisku Lelièvre, znajomego i wspólnika Marka, który już wcześniej przyznaje się do pomocy w porwaniach, i Dutroux, czyli pedofil, przyznaje się do zorganizowania porwania 14-letniej Sabine i 12-letniej Laetii. I sam Marc Dutroux, to jeśli chodzi o tą postać, to urodził się on 6 listopada 1956 roku jako najstarszy z 5 dzieci małżeństwa nauczycieli. Sam twierdzi, że był niekochany, matka nie paliła się do ślubu z ojcem, zaszła w ciążę na pierwszej randce i obecność Marka nieustannie przypominała jej o życiowej porażce. Być może dlatego przy każdej okazji chętnie pozbywała się go z domu. Już jako pięciolatek odbywał codziennie półgodzinną podróż pociągiem do szkoły, którą wybrali mu rodzice, a mógł uczyć się obok domu, gdzie pracowali, ale uznali, że to zła szkoła. No tak średnio też o nich świadczyło, jeżeli uczyli w złej szkole. No tak. Mark często tak w ogóle zmieniał szkoły. Ojciec twierdził, że syn przysparzał wielu problemów. W rzeczywistości to pan Dutroux wszczynał awantury, z powodu których chłopiec musiał opuszczać placówki. Bił go za najmniejsze przewinienia i szukał okazji, by pozbyć się syna z domu. Dzięki temu chłopiec znalazł się na jakiś czas w miejscu, gdzie przez moment był szczęśliwy, czyli w domu babci. Tam nauczył się, że jeśli będzie żalił się na brutalność rodziców, zostanie nagrodzony. Babcia pocieszała wnuka słodyczami i prezentami. Chłopak bardzo się z nią związał, uspokoił się i przestał sprawiać kłopoty. Nie wyszło mu to jednak na dobre. Dziadek napisał do państwa Dutroux, że z ich synem jest już wszystko w porządku i nie przysparza żadnych problemów wychowawczych, więc mogą go już zabrać do domu. Także czas odpoczynku się skończył. W 1971 roku rodzice rozwiedli się i Mark pozostał z matką. Z jakiegoś powodu dzielił z nią łóżko do 18 roku życia. Zdzielił z nią łóżko, mówię tak, bez dwuznaczności. Chodzi tylko o spanie takie wieczorowe. Spanie wieczorowe. Była egocentryczna, depresyjna i podobnie jak ojciec autorytarna. Mark nie mógł jej wybaczyć, że okradła jej ukochaną babcię i pozostawiła ją w nędzy do końca życia. Uciekał w swój świat i drobną przestępczość, która z czasem doprowadziła go do zbrodni. Po rozwodzie rodziców zaczął się prostytuować. Sposób zarabiania pieniędzy nie miał dla niego znaczenia. W 1975 roku, mając 19 lat, spotkał swoją pierwszą żonę, z którą spłodził 2 dzieci. W trakcie śledztwa psychologowie określili Marka jako psychopatę i ofiarę brutalnego wychowania. Są 2 wydarzenia jednak, które dowodzą, że potencjalna empatia mogła się w nim jednak rozwinąć, bo podobno jako dziecko uratował tonącego chłopca, a później w trakcie szkoły opiekował się koleżanką hiszpańskiego pochodzenia, która z powodu bariery językowej nie mogła odnaleźć się w środowisku szkolnym. Dorastanie w ciągłym odrzuceniu, osamotnienie, doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej nie dały szansy jednak na stłumienie jego psychopatycznych skłonności. Siostra Marka wspomina go jako nerwowego i zamkniętego w sobie chłopaka. Opowiada o jego dziwnych nawykach i tu cytując: nie pozwalał sobie przeszkadzać, ale nigdy nie zamykał drzwi do pokoju. Potrafił długo leżeć, patrując się w sufit i drżąc na całym ciele. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co się z nim działo. 20 czerwca 1979 roku prawie 23-letni Mark, bezrobotny elektryk, został skazany po raz pierwszy na karę więzienia za kradzież. Był to jedynie miesiąc odsiadki, zatem niewielki koszt w porównaniu z zyskami. Kradzieże samochodów, napady i handel narkotykami dały mu przedsmak właśnie łatwego zarobku i zobaczył przez to, jak działa belgijski system sprawiedliwości. No, jeżeli został skazany tylko na miesiąc odsiadki, a zarobił na tym dużo pieniędzy, no to wiesz, to mógł sobie postawić to wszystko na szali, że jednak się opyla, nie? No tak. No i z tej drogi już nigdy nie zszedł. Stawał się jedynie coraz sprytniejszy. Obracał kradzionymi samochodami i trafiały one głównie do Czech i Polski. Drugim źródłem dochodu Marka były narkotyki. Ostatecznie, w chwili aresztowania w 1996 roku, był posiadaczem 7 domów, w których większość stała pusta. Dutroux stawał się coraz bardziej nerwowy i brutalny. Nie wystarczały mu już kradzieże, handel narkotykami czy przemyt. W 1985 roku porwał i zgwałcił 5-nastolatek w wieku od 11 do 19 lat. I tu po raz drugi spotkał się z mało skutecznym i pobożliwym belgijskim prawem, bo po aresztowaniu w lutym 1986 roku sprawa ciągnęła się aż do 1989, kiedy to łącznie został skazany na 13,5 roku pozbawienia wolności za porwania, gwałty, rozboje i kradzieże. Połączyli to wszystko razem. Ale i tak 13,5 to nie wyszło zbyt wiele. Do aktu oskarżenia dołączyła Michelle Martin, ówczesna partnerka Marka, bo był już wtedy po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną. Za udział w nielegalnych transakcjach swojego partnera dostała 5 lat. W 1988 roku między aresztowaniem a wyrokiem para wzięła ślub. Belgijski wymiar sprawiedliwości nadal nie przyjmował się za bardzo wagą win Dutroux. W sprawie 14-letniego wyroku, o którym mówiłem, czyli tam wychodziło 13,5 około. Marco odsiedział jedynie 3 lata. 8 kwietnia 1992 roku został zwolniony za dobre sprawowanie. I fajno. Jesteś sobie w stanie wyobrazić, że gościu, wiesz, gwałci piątkę małych dzieci, do tego jakieś rozboje i zostaje zwolniony za dobre sprawowanie. Nie wiem, wszystkim musiał mówić dzień dobry, znał, wiesz. No, może był składał życzenie urodzinowe strażnikom, no. Nie wiem, jakieś kebaby im kręcił. No, robił jakieś, nie wiem, łabędzie z origami, no. Dawał w prezencie. No jakiś bardzo miły musiał być, cerował skarpety. Więźniowie mają swoje skarpety? Takie pasiaste też. Nie wiem, czy są więzienne skarpety. Możliwe. Wiem, że kiedyś było tak, to w tej sprawie tego księdza mordercy z Częstochowy, to było tak, że podobno więźniowie chodzili w takich drewniakach. Że wiesz, że nawet jak gdzieś spieprzali, to było słychać, nie? A, no tak podejrzewam, że to było dlatego. Albo no nie wiem, no chyba też wtedy część ludzi tak po prostu chodziła w takich butach, nie? Ale tak, nie wiem, czy są. No pewnie są jakieś więzienne skarpety. No takie jakieś zwykłe, takie pasiaste, albo pasiaste, takie pomarańczowe. Albo pomarańczowe, no. Jak jesteś więźniem tym takim, wiesz, o zaostrzonym rygorze, to wtedy pomarańczowe. Czy tam czerwone noszą te kombinezony. Po skarpetach ich rozpoznasz. Tak, no. Wiesz, widzisz, na który blok poskarpetać. Może tak. No on chyba nie miał jakiejś grubej skarpety, bo 3 lata sobie posiedział i mógł te skarpety zmienić na takie swoje własne, gdzieś tak. Tam w Pepco mógł sobie zakupić. No nie wiem, czy jest są Belgii sklepy Pepco albo... Nie mam pojęcia, ale pewnie są jakieś sklepy ze skarpetami. Mi się też wydaje, że są. Myślę, nie byłem nigdy w Belgii, ale się domyślam, że mógł są. Sobie spokojnie skarpety kupić. Zwłaszcza, że miał dużo hajsu. Odłożył sobie to nawet takie premium. Takie bambusowe. W 1993 roku w związku z Michelle urodziło mu się drugie dziecko, a 2 lata później trzecie. Dutroux zaczął budować w swoich domach w Belgii specjalne tajne pomieszczenia. Pomagała mu w tym żona. Od początku wiedziała, do czego mają służyć. Lochy ukryte za grubą warstwą betonu. 24 czerwca 1995 roku do jednego z nich w domu koło Charleroi trafiły 2 8-letnie dziewczynki z Grace koło Liège. Julię i Melisę poszukiwała cała Belgia. Tymczasem Dutroux mówił im, że zostały porwane dla okupu, a on je uratował z rąk porywaczy. Musiały zatem spełniać jego żądania. A żona była okej z tym, tak? Pomagała mu nawet w konstruowaniu tych wszystkich piwnic. Fajno. Nie, bo wiesz, czasami mężczyźni mają takie, wiesz, takie chłopięce marzenia, żeby stworzyć sobie taką, wiesz, komnatę z ukrytym przejściem, gdzie mają tam Xboxa, wiesz, meczyki mogą sobie oglądać i jeść chipsy z kumplami, ale tutaj to nie. No ale to jest, wiesz, to jest podstawa dobrego związku. Znajdź sobie kobietę, która z tobą, wiesz, ma te wspólne zainteresowania, dzielisz hobby, pasję, nie? No. O matko. No to naprawdę, Aż ciekawe, że znalazł taką osobę. No zgrana parka. Wracając do policji, bo wspominałem już o zaniedbaniach odnośnie działań po zgłoszeniu zaginięć, ale jest tego dużo więcej. Organy otrzymały list od matki Dutroux, w którym kobieta pisała, że syn może ponownie porywać i gwałcić dziewczynki, a także podała adres, pod którym prawdopodobnie ukrywa ofiary. Dodatkowo zeznania złożył mężczyzna, który pomagał przebudować piwnicę w domu Dutroux. Policja nie reagowała na te informacje. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że miała do czynienia z człowiekiem skazanym już wcześniej za podobne czyny. Jedynym działaniem, jakie podjęto, było założenie monitoringu wokół domu Dutroux. Kamery były włączane jedynie między godziną 8 a 18, ponieważ jak później tłumaczono, nie miał ich kto obsługiwać. Czyli tak po prostu od 8 do 18. To na jakiego grzyba żeście zakładali? To tak jakby założyć komuś podsłuch, jakiemuś gangsterowi i powiedzieć, bo tak tylko przychodził taki pan Marian, co u nas na stażu jest i on tak sobie podsłuchał, ale to tak wiecie, nie? Nie, bo mamy akurat tu z pośredniaka do Panie, kto to będzie, pana na stażu. Kto będzie tę robotę robił? To kurczę. No, będzie się gapił w te kamery. Ale kto będzie ci na nocce siedział? No fakt, że tam vanem podjeżdżał, białym rozpakowywał, ale to kto by tam się przyglądał wiele? 8-18, elegancko, 10 godzin, odpakowane, można, wiesz, rzucić rzeczy i nara. No dlatego nie ma żadnych nagrań z nocy 22 na 23 sierpnia 1995 roku, kiedy to pedofil przewozi dwie nowe odurzone narkotykami ofiary, 17-letnią An Marchal i 19-letnią Effie, o których wspominałem wcześniej. Kamery skierowane na dom pedofila nie zarejestrowały również, gdy kilka tygodni później wynosił je nieprzytomne, by zakopać żywcem na terenie jednej ze swoich posesji. 6 grudnia 1995 roku Dutroux został aresztowany pod zarzutem handlu kradzionymi samochodami. W czasie 106-dniowych nieobecności Marka policja dwukrotnie przeszukiwała dom. Jego dom Marcin. Ślusarz, który jej towarzyszył, który towarzyszył śledczym, zgłaszał, że słyszy głosy dzieci. Funkcjonariusz jednak zbył go, twierdząc, że prawdopodobnie to odgłosy z ulicy. Gdy mężczyzna upierał się, że dźwięki dochodzą z wnętrza domu, policjant nerwowo uciął rozmowę i tematu nie było. Po latach twierdzi, że nie może sobie wybaczyć tamtego zaniedbania. Trudno jednak uwierzyć, że brak kompetencji sięga aż tak daleko. Przecież te zaginięcia były bardzo głośne, a Dutroux nie ciężko sobie wyobrazić, że stawał na szczycie listy podejrzanych i miał już za sobą wyrok za porwania i gwałty. Drugie przeszukanie w domu pedofila też nie przyniosło rezultatów. Później tłumaczono, że wejście do lochu było dobrze ukryte i nie pomyślano o zabraniu psów tropiących. W domu znaleziono wiele kaset wideo, ale ich nie obejrzano, ponieważ na komisariacie nie było magnetowidu. Zbagatelizowano nawet zeznania informatora. Wiesz co, nie czytaj dalej. Weź tam już nie opowiadaj dalej, bo po co? Według którego złoczyniec oferował od 3 do 5 tysięcy dolarów za porwanie młodych dziewcząt. I mówił też, że Dutroux zbudował loch, by trzymać w nim porwane dzieci. No, mówię, no policja fajnie tam działała, nie? Akurat w tej sprawie. Ale dlaczego tak robiła? Tu też będzie jedna teoria. Gdy 20 marca 1996 roku Dutroux wyszedł z aresztu, Julię i Melisa konały z głodu i pragnienia. Porywacz zlecił żonie karmienie ich podczas jego nieobecności, ale ta rzekomo bała się zejść do piwnicy. Karmiła za to dwa owczarki niemieckie, które podobno pilnowały wejścia. Mówiła później w trakcie przesłuchań, że nic nie powiedziała policji o tym, co się dzieje u nich w domu, bo bała się męża, nie była w stanie mu się przeciwstawiać i obawiała się o własne dzieci. Dlaczego nie karmiła tych 8-letnich dziewczyn? Podobno nie mogła się przemóc, żeby do nich zejść. Więc przed śmiercią dziewczynki, 8-letnie przypominam, przeżywały piekło. Powoli umierały z głodu i pragnienia w małych, ciemnych celach. Osamotnione. Dutroux wcześniej, póki jeszcze był na miejscu, wmawiał im, że rodzice je opuścili, nie chcą zapłacić okupu porywaczom i to on jest ich wybawcą. Dziewczynki nawet pisały listy, w których błagały o pomoc, obiecując poprawę, licząc, że rodzice zaczną je kochać i uratują z opresji. Te listy Dutroux, no można się spodziewać, że nigdy ich nie przekazał rodzicom. Wiemy więc niestety, co się stało z 4 zaginionymi dziewczynkami. 2 zostały zakopane żywcem, a kolejne 2 zmarły z głodu, gdy ich oprawca był w areszcie. Marc Dutroux w trakcie przesłuchań w końcu przyznał się do zorganizowania porwania 14-letniej Sabine i 12-letniej Laetii, o czym wspominałem na początku. Wskazał też policjantom małą celę ukrytą w piwnicy jednego z jego domów. Dutroux wskazał to miejsce i również miejsce, gdzie ukrył szczątki Julii i Melisy oraz mężczyzn o nazwisku Weinstein na terenie innej posiadłości w Sars-la-Bussière. Odnośnie Weinsteina, bo to też jest inny temat zupełnie. Jeżeli Dutroux kogokolwiek mógł uznawać za przyjaciela, był nim właśnie Francuz Bernard Weinstein. Razem prowadzili złodziejskie interesy związane z kradzieżą samochodów. Między przyjaciółmi wybuchła jedna kłótnia, bo Weinstein nie zgadzał się na przetrzymywanie Julii i Melisy. Podjął pieniądze z banku i zamierzał uciec za granicę. Mark postanowił mu w tym przeszkodzić i przejąć gotówkę. 13 listopada uwięził przyjaciela w jednym z lochów, torturował, a po tygodniu zakopał żywcem. Stąd te wskazane zwłoki, których śledczy tak naprawdę zupełnie nie spodziewali się odkryć. 3 września dodatkowo odkryto miejsce pochówku Ann i Effie i przynajmniej jedna z nich została zakopana żywcem. To wiemy z akt, tak. tak naprawdę. Że, ale to też były jakoś tam odurzone, tak? Tak, one... W ogóle to był jeden z jego modus operandi często, żeby właśnie odurzyć narkotykami. Akurat w przypadku Anny i Effie były odurzenia narkotykowe. Były też gwałty, których wcześniej się dopuszczał i też najczęściej to wyglądało tak, że kobiety zostawały odurzone. Robił, co robił i nagrywał to najczęściej. No i kobiety gdzieś wyrzucał i one nawet nie wiedziały, co się wydarzyło tak naprawdę. Podczas aresztowania w domu Dutroux znaleziono ogromne ilości kaset wideo z pornografią dziecięcą. Pedofil twierdzi, że jest jedynie małą rybką w dużej sieci. Od momentu przyznania się do winy Dutroux zaczął mówić o zorganizowanej międzynarodowej siatce pedofilów. Mieli w niej uczestniczyć politycy, policja, biznesmeni i wielu wpływowych ludzi. Opowiadał o orgiach z udziałem dzieci. Wkrótce pojawił się pierwszy z tak zwanych świadków X. Była to Regina Luff. Jako dziecko była sprzedawana przez swoich opiekunów i musiała świadczyć usługi seksualne. Pojawiała się więc na pedofilskich orgiach. Była też oczywiście świadkiem, którego łatwo było określić jako mało wiarygodnego, dlatego trochę patrzono na to z przymrużeniem oka. Twierdziła, że uczestniczyła w tych przyjęciach, gdzie poznała wiele osób należących do siatki pedofilskiej i że Dutroux często bywał na tych imprezach. Regina została jednak uznana za niezrównoważoną, skrzywdzoną dziewczynę, żonną uwagi. Jej zeznań nie wzięto pod uwagę, nawet mimo tego, że wspomniała o jednej śmiertelnej ofiarze tej siatki, wskazując dokładne obrażenia, których doznała i szczegóły, które nigdy tak naprawdę nie wyszły na światło dzienne, więc nie mogła o tym wiedzieć, o tak sobie gdzieś tam z telewizji czy z prasy, więc to jest no dziwne. 14 października 1996 roku odsunięto od sprawy Marca Dutroux, cieszącego się dobrą opinią i zaufaniem społecznym sędziego śledczego Jeana Marca Connerot. Zarzut braku bezstronności wydawał się dość absurdalny, bo sędzia jedynie zjadł obiad w towarzystwie Sabine Dardenne i jej matki na imprezie dobroczynnej na rzecz rodzin osób zaginionych. Odsunięcie Connerota zaowocowało falą protestów, nazwano go jedynym sprawiedliwym. Opinia publiczna była oburzona. Jednocześnie w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło 20 świadków, którzy mogli zeznawać w sprawie domniemanej siatki pedofilskiej. Jeden z nich został otruty, drugi poćwiartowany. Inni zginęli w wypadkach samochodowych lub po prostu zniknęli. Poginęły też kluczowe dla śledztwa dowody, np. testy DNA. 20 października odbył się Biały Marsz. 300 000 osób zgromadziło się w Brukseli, aby zamanifestować solidarność z ofiarami i ich rodzinami oraz zaprotestować przeciw korupcji i nieudolności organów ścigania. W lutym 1998 roku, po 17 miesiącach dochodzenia, komisja parlamentarna powołana w sprawie Dutroux wydała specjalny raport. Zarzucano w nim policji nieudolność i brak kompetencji. Jednak śledztwo nie dostarczyło żadnych dowodów na istnienie siatki pedofilskiej. Im to zajęło 17 miesięcy, to je zajęło tak z 30 sekund, żeby obczaić, że ta policja tak średnio. Co więcej, 23 kwietnia 1998 roku Dutroux uciekł z gmachu sądu w Neustadt, obezwładnił 2 strażników, zabrał im broń, samochód i umknął do lasu. Wprawdzie po kilku godzinach pomagał gajowy, ale w kraju zdążyła wybuchnąć panika. Parlament przerwał nawet obrady. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości podali się do dymisji. 6 grudnia 2000 roku Dutroux został skazany dodatkowo na 5 lat pozbawienia wolności za czyny popełnione w czasie tej ucieczki. Rok później sąd w Liège postanowił ze względów formalnych rozdzielić sprawę na 2 śledztwa dotyczące Dutroux i domniemanej siatki pedofilskiej. Sam proces Marca Dutroux rozpoczął się 1 marca 2004 roku. Na ławie oskarżonych zasiadły też 3 inne osoby, w tym Michelle, czyli żona. Dutroux został oskarżony m.in. o morderstwa dziewczynek, 2 dodatkowo usiłowania, kradzież samochodu, porwania, molestowania seksualne i 3 gwałty dokonane na Słowacji. O tym nie wspomniałem wcześniej, ale dopuścił się ich w trakcie tych szemranych biznesów na wschodzie Europy. I sprawa wygląda tak jak wspominałem. Odurzył dziewczynki, a następnie nagrał same akty. Jedyny ślad, jaki po tym pozostał, to znalezione kasety w mieszkaniu Dutroux. Sąd przesłuchał około 450 osób. Po 3 miesiącach rozpraw i 3 dniach narad ławy przysięgłych zapadł wyrok. 17 czerwca 2004 roku Marc Dutroux został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, Michelle Martin na 30 lat więzienia, ale Lievre, czyli ten wspólnik i kierowca, który on był, kierował tą białą furgonetką, gdy Dutroux dokonywał tych porwań, to on został skazany na 25 lat. W 2012 roku sąd wydał zgodę na zwolnienie Michelle z więzienia i przeniesienie jej do klasztoru sióstr Klarysek w Malon. Przeciw tej decyzji demonstrowało w Brukseli około 5000 osób. Szczególnie pokrzywdzeni poczuli się rodzice ofiar, którzy o zwolnieniu oprawczyni ich dzieci dowiedzieli się z prasy. To przepełniło w nich czarę goryczy, ponieważ wcześniej mimo zasądzonych 179 tysięcy euro zadośćuczynienia żadna rodzina nie zobaczyła tak naprawdę ani centa, bo kobieta zdążyła przepisać swój majątek na dzieci i to samo uczyniła z wartym 500 000 euro spadkiem po matce. Odnośnie siatki pedofilskiej zupełna cisza. Sprawa się rozpłynęła z braku dowodów. No, chociaż jak ktoś lubi teorię, no to jak wspomniałem, jest takich kilka poszlak, których mógłby ktoś sobie pomyśleć, że coś tam było knute. Ale oficjalnych dowodów ani w tej sprawy jakoś tam w sądzie nikt się nie znalazł tak naprawdę. Szczególnie to jest dziwne, że sam Marc Dutroux przez cały czas zapewnia, że był tylko małym trybikiem dużo większej organizacji i do dziś nie wiadomo, czy mówi prawdę. Kończąc, tak jak padł blady strach na Polaków jakiś czas temu, gdy na wolność mógł wychodzić Trynkiewicz, tak teraz podobna sytuacja dzieje się w Belgii. Strach Belgów nie jest bezzasadny, bo ponad miesiąc temu w ramach zwolnienia warunkowego po 23 latach w więzieniu wyszedł na wolność wspólnik Dutroux, Michel Lalievre, czyli ten kierowca, o którym wspominałem. Sam Marc Dutroux w świetle belgijskiego prawa o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się od 2013 roku. Już raz sąd odrzucił taki wniosek, ale prawnicy zbrodniarza nie poddają się. W październiku mogli odtrąbić sukces. Sąd nie odrzucił wniosku o ponowne zbadanie więźnia. To otwiera furtkę do jego zwolnienia. Zespół ekspercki ma ponownie stworzyć profil psychologiczny Dutroux i na jego podstawie w przyszłym roku sąd będzie musiał wydać decyzję. W tej smutnej historii, szukając takiej szklanki do połowy pełnej, warto odnotować, że jednym z pozytywów jest to, że przez tą sprawę z lat 90. doszło do reformy wymiaru sprawiedliwości. Głównie przez tą sprawę i przez to, jak naprawdę to wpłynęło na społeczeństwo, no, ten marsz 300-tysięczny, no to robi robotę. Więc no, doszło do tej reformy i podobno jest lepiej. Jest lepiej, jeśli chodzi o sam wymiar sprawiedliwości, dobieranie też tych sędziów. I nie wiem, jak to jest dokładnie, nie znam się na belgijskim prawie. Z tego, co czytałem w źródłach i z tego, co widziałem w filmach dokumentalnych, to podobno to była reforma na plus. Nie wiem jak jest. Z ciekawostek sprawa Dutroux była na tyle znana, że ponad 1/3 Belgów o tym nazwisku postanowiła je zmienić w okresie od 96 do 98 roku. No w sumie się nie dziwię. No nie ma co się dziwić, nie? Się nie dziwię. Podejrzewam, że jeśli są w Polsce jacyś ludzie, którzy się nazywają Trynkiewicz na przykład, to też no to sobie by odpuścili. Może się to wiązać z nieprzyjemnościami. Ale no na przykład mamy aktora, który się nazywa jak słynny, najsłynniejszy chyba polski morderca Karol Kot. Mamy tak. Aktora słynnego, który też się tak nazywa. Mamy chyba to aż się tak nie kojarzy, ale no, Kot jest chyba takim bardziej popularnym nazwiskiem albo po prostu przyjemnie się kojarzącym, po prostu z kotami. A Trynkiewicz się kojarzy po prostu z tym Trynkiewiczem. No chyba, że u nas ta mała rzeczka Trynka. Tak, jest rzeczka Trynka w naszej okolicy. No. Zadziwiające i takie dające do myślenia jest to, że czasami w wielu tych historiach bardzo często jest taki motyw, że gdyby ktoś zareagował, gdyby ktoś gdzieś tam kierowany jakimiś poszlakami, kierowany jakimiś znakami po prostu zrobił swoją robotę, która do niego po prostu należała to wiele osób można by uratować, wiele osób... No to często to się tak nawarstwia to wszystko, nie? Tak naprawdę to jest często jeden błąd jednej osoby gdzieś, tylko tak to się wszystko nawarstwia. Tu gdzieś ktoś czegoś nie dopatrzył, tu znowu zostało coś olane. I to się tak nawarstwi, że dochodzi do momentu, w którym tak naprawdę gościa znaleziono tylko przez to, że ktoś zauważył białą furgonetkę podejrzaną. Mhm. Mógłbyś to być ty, bo też widzisz, patrzysz na furgonetki podejrzane. Każda biała furgonetka jest podejrzana. I zapamiętał część numerów tablic rejestracyjnych. No, to jest... To jest ważne, żeby... No zwłaszcza wydaje mi się przy pracy śledczych, przy pracy policjantów, no zwłaszcza jak się czyta o tych starych sprawach, tak jak o Jaroszewiczach czytałem, że tam wiesz, ludzie z całego miasta się zjeżdżali, żeby sobie pospacerować po domu Jaroszewicza, pooglądać i tak dalej, palili papieroski i tego typu rzeczy. No to jest nie do pomyślenia, nie? Że czasami... Mam nadzieję, że się to polepsza, nie? Że to wiesz, gdzieś tam się poprawia, że teraz już nie ma takiego freestylu, nie? Bo nawet śledczego. Jak ja opowiadałem o tych historiach na przykład z Bydgoszczy, o tym też gwałcicielu z Bydgoszczy, to tam policja naprawdę super zadziałała. Do tego sprawa, ten wampir z Bukaresztu, gdzie został obczajony tak naprawdę przez jakieś szczątki zwolnienia lekarskiego. Więc to chyba to zależy bardziej... Nie no, to oczywiście zależy, na jakich ludzi koniec końców trafisz, tak? Czyli po prostu czy ktoś przykłada się do swojej pracy, traktuje ją poważnie, czy nie. Czasami czy ma dobry dzień, czy nie, czy mu się po prostu nie chce. Mi się wydaje, że coś tam sobie zostawi na później, coś tam oleje, tak, i tyle. No bo co to dla takiego policjanta, tak jak mówiłeś, no nie wiem, ktoś mu mówi, że słychać jakieś głosy niepokojące, coś tam. Co to za problem sprawdzić, tak? No jeśli coś jest, no a czasami słychać w takich sprawach kryminalnych, nie, że no sąsiedzi zgłaszali od 15 lat, że jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją, nie? A w końcu pach, ktoś nie żyje, ktoś, nie wiem, ktoś został skrzywdzony poważnie. I to jest właśnie strasznie smutne, nie? No, nie. Odchodząc już od tej teorii takiej spiskowej, że to jest tak naprawdę tylko, wiesz, przez jakichś biznesmenów, polityków, którzy są w tej siatce pedofilskiej i oni to tam gdzieś pod dywan zamietli, to wydaje mi się też, że sami Belgowie do czasu tej sytuacji uważali, że to wszystko, to zło całe, to jest wszędzie, tylko nie u nich w kraju tak naprawdę. Wiesz, czasami są takie narody, które mówią, okej, gdzie indziej coś się dzieje, ale raczej nie u nas. I dlatego też oni nie byli w stanie tego jakoś połączyć w jedną osobę i te zaginięcia traktowali jako, no dobra, wyszły, uciekły na jeden dzień, niedługo wrzucą te dzieci. Nie patrzyli na to przez pryzmat tego, że coś się mogło zdecydowanie gdzieś tam zadziać złego, nie? Nie wiem, jak to wygląda w Belgii. Bardzo często w takich mniejszych społeczeństwach, wyspiarskich na przykład, czy w małych krajach jest coś takiego, tak jak było, ta sprawa chyba do teraz jest w trakcie tam rozwiązywania, sprawa z Cypru, tego wojskowego, który mordował kobiety. Że dopiero niedawno tak naprawdę połączono te sprawy, bo na Cyprze podobno nigdy nie było seryjnego mordercy i dla ludzi to jest w ogóle coś niesamowitego, że tam jakiś cypryjski wojskowy sobie okazał się... Wiesz? Możliwe, nie wiem jak to w Belgii wygląda. Bo Belgia też jest małym krajem, no nie jest jakimś ogromnym. No, ale nie wiem jak to w Belgii wygląda, nie znam kompletnie jakichś innych przestępstw z Belgii i tak dalej. No ale na dobrą sprawę w Polsce mogłoby być tak samo po części, nie? Wiesz co, akurat w Polsce jest fajnie rozwinięta ta gałąź poszukiwania osób, jeśli chodzi o handel ludźmi, no to też oni podchodzą właśnie pod tą też rozgałęzienie takie właśnie gdzieś szukania osób zaginionych. Mhm. Ci, którzy się zajmują handlem ludźmi, naprawdę w Polsce to wygląda podobno profesjonalnie. No nie wiem, nie zajmuję się tym, więc... No może tak. Nic nie wiem, więc... No szczególnie, tak. że Polska dosyć była takim rynkiem, powiedzmy, jeśli chodzi o handel ludźmi, dość popularnym to kiedyś. To zresztą też to była jakaś tam siatka, nie? Tak. Zresztą no, kilka było takich historii, nie? Że po prostu no to też była zorganizowana jakaś... na te porwania, te zaginięcia też się trochę inaczej patrzy. Wydaje mi się, że tak, no. Wydaje mi się, że tak. No, bardzo, bardzo ciekawa historia, bardzo smutna historia, ale miło, że wpłynęła na to, jak są teraz rozpatrywane tego typu sprawy w Belgii chociażby, tak? No mam nadzieję, że wygląda też coraz lepiej też w innych miejscach na świecie. Nie, bo samo to, że gościu, wiesz, gwałci 5 dziewczynek i dostaje 3 lata tak naprawdę, to jest... No tak, to jest nie do pomyślenia zupełnie. To jest nie do pomyślenia. No nie będę tu wchodził w inne tego typu rzeczy, gdzie w Polsce też się czasami zdarza, że ktoś jest oskarżany o gwałty na wielu niewinnych dzieciach i nie jest z nim robione nic. Ale nie wchodźmy w to, bo po co. Więc dzięki. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Szczerze mówiąc, nie znałem jej, bo zapowiadałeś, że prawdopodobnie będę ją znał, a nie znałem tej odbiła historii. Się dosyć dużym echem w ogóle w Europie, no tylko może byliśmy małymi brzdącami wtedy to... Możliwe. No nie znałem jej. Ciekawa i totalnie popieprzona. Takich historii z tymi lochami wbrew pozorom było więcej, nie? Bo przecież ta słynna sprawa Fritzla między innymi, no, nie? No przecież to jest... O Jezu. Odnośnie źródeł, jak mogę, to jest, tak? jest kilka filmów dokumentalnych, które obejrzałem, na pewno będę podane w tych źródłach. Oprócz tam tych artykułów warto przeczytać biografię Sabine Dardenne, czyli jednej z ofiar, która przetrwała, ale najdłużej przebywała w tych lochach. Mhm. Nie ma tam opisów samej zbrodni, tego co on jej robił. Jest to bardziej taka próba walki z tym, co się stało, odcięciem się od tego i przedstawieniem tak naprawdę, co ona czuła w czasie, gdy została porwana, w trakcie, gdy już tam była w tym lochu i w trakcie, gdy trwał ten cały proces. No bo też ten okres między 96 a 2004 to jest jednak 8 lat między złapaniem Marka a samym procesem. No to jest też ogromna... Wiesz, ciężko sobie to wyobrazić, że przez 8 lat tak naprawdę gościu nie jest skazany, nie? A ma się wiele dowodów. A jeśli chodzi o... Bo wspominałeś tam, że policja podczas jakichś tam przeszukań nie była w stanie tak na dobre odkryć wejścia do tych lochów. Gdzie one były? Gdzie to było? To były ukryto? Takie, wiesz co, w takim... Bo to było w piwnicy, to nie było tam gdzieś za ścianą, wiesz, to było zejście na dół i to było w takiej jakby spiżarni, coś takiego i to było takimi gratami gdzieś tam zawalone. Aha. Nie no, bo to mnie zastanawiało właśnie, jak to facet musiał ukryć, żeby no, śledczy nie był w stanie... No to było zawalone gratami, wiesz, śledczy idzie, no dobra, no odpierdziel, wiesz, nie będę tego przerzucał sobie, nie, bo to było na zasadzie z tego, co widziałem w filmie tym dokumentalnym. To było tak, że było tam nawrzucane gratów, po prostu jak ktoś tam chciał wejść, no to te graty musiał poprzerzucać, no, rozumiem, żeby to otworzyć. No a jeżeli śledczy nie chciał się tym zajmować, no to zostawi te graty i tyle, nie? Spojrzał, no dobra, nie ma nikogo w pomieszczeniu, wychodzę nara. I tą książkę, to jest książka Wybieram życie, ja dobrze pamiętam, polecam, bo jest fajna i nie jest to pisane typu, wiesz, typu Eliza Orzeszkowa, tylko tak naprawdę jakby ktoś usiadł sobie, wziął kartkę i spisał swoje doświadczenia. I została wydana w Polsce. Tak. No to można sobie, no Allegro jest na spokojnie do znalezienia, więc pewnie w księgarniach, też nie wiem jak tam w Empiku, ale gdzieś tam na pewno się znajdzie. Mhm. Dobra, no to dodamy wszystkie źródła do obu historii na pewno w opisie. Mam nadzieję, że historie wam się podobały. Zostawiajcie nam swoje wrażenia, swoje komentarze, bo zawsze miło nam jest je czytać. Podsyłacie nam też pomysły na sprawy. Nie wszystkie nam się pewnie uda zrealizować, ale wszystkie są totalnie fascynujące, bardzo ciekawe. Więc to wszystko. Do następnego. Cześć.